Kochani, tak jak Wam obiecałam, raz w miesiącu będę Wam opowiadała śmieszną historię ze swoich dawnych czasów i nie tylko, koncertowych. No i tak 25 lat temu, kiedy zaczynałam grać koncerty, poprosiłam swoją przyjaciółkę Alę o to, żeby mi pomogła na pierwszych koncertach po prostu się ogarnąć ze sceną, żeby wszystko zrobić w czasie. Ona była cudowną osobą, nadal jest i mieszkałyśmy razem długo w Rzeszowie, więc umówiłyśmy się, że pojedziemy razem do Opola i tam mi ze wszystkim pomoże. To było chyba jedno z moich pierwszych występów na festiwalu. I tak ja jechałam z managementem, bo najczęściej tak to wygląda, wtedy moim menadżerem był Jerzy Tolak, a ona pojechała z moim zespołem. I złapała ich policja. Policja jak to policja, no nie chciała im odpuścić, więc kierowca puścił oko do zespołu i mówi: ratujcie. Wtedy zespół otworzył swoją klapę i zaczął prosić policjanta o to, żeby jednak może jakoś tak łagodniej potraktował ich przyjaciela, który spieszy się razem z nimi do Opola, bo tam grają koncert ze swoją artystką. A policjant mówi: a z kim gracie te koncerty? A oni mówią: z Justyną Staszkowską. W tym momencie policjant spojrzył na Alę i mówi tak: ojej, ale makijaż zmienia. Musicie wiedzieć jedną rzecz, że Ala jest moim absolutnym przeciwieństwem. Ma rude włosy, jasną skórę, wielkie fiołkowe oczy, bardzo kobiecą figurę i no, kompletnie mnie nie przypomina w niczym. Więc policjant, ponieważ myślał, że to ja, tylko przed charakteryzacją, puścił zespół i podarował mi mandat. Ala, dzięki, do dzisiaj cię całuję, bo dzięki tobie zespół zdążył i mandat nie zapłacił. Takie to były czasy. Pozdrawiamy was razem z Brutusem. Brutus, uśmiechnij się, mój kochany piesku, uśmiecha się i życzę wam miłego dnia. Zapomniałam dodać, subskrybujcie mój kanał, proszę.